Bardzo, bardzo ciekawa tej stajni. Mamy, słuchajcie, 700, dokładnie 700 starcoins, więc myślę, że nam starczy na stajnie. Uwaga, uwaga, jestem ciekawa, co zostaniemy. Ojej, 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 nowa stajnia! Ojej! Przytywanie! Wchodzisz do stajni. O Boże, aż się boję. Coś nam się pojawiło. O, pięknie! Witamy w nowej stajni. W boksach możesz umieścić konie. Dzięki temu będziesz mieć do nich łatwy dostęp. Gdy wyczerpie się zapas wolnych boksów, konie możesz umieścić w inwentarzu. W inwentarzu? No dobra, okej. Do wyboru jest wiele różnych boksów, a każdy z nich można przydzielić jednemu koniowi. Aby aktywować boks, wykonaj poniższe działania. 1. Przejdź do boksu. 2. Kliknij symbol z nazwą boksu. Otworzy się inwentarz, z którego można wybrać konia do umieszczenia w boksie. Ojej, ale dziwnie. Ojej. Dostępna jest także opcja powiększenia stajni poprzez jej ulepszenie. Każdy kolejny poziom ulepszenia daje więcej boksów, większą przestrzeń itp. Aby ulepszyć się stajnię, porozmawiaj z Johnem. John stoi na zewnątrz stajni. Okej. Mamy konie jakieś tu, słuchajcie. Jejku, jejku. Coś nowego się pojawiło. W menu pomocy, obok mapy, można uzyskać więcej informacji o stajni i sposobie jej działania. Okej. Nie, 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 słuchajcie. Pierw, mój piękny Anglik tu stoi. Słuchajcie, tu jest miejsca. Ile tu jest miejsca, kochani? Tu jest jakiś pokoik, ten z krzesełkami. O Boże, o Boże, o Boże. Tu jest myjka, to może postawmy sobie lipicanka w myjce. Ciekawe, czy to można coś z tym zrobić. Myślę, że nie można, tak jak tutaj przekazano, że nie można tutaj nic z tym zrobić. No ale dobra, tutaj możemy coś zrobić. Możemy napełnić wiaderko. Możemy napełnić tutaj wiaderka. To wiaderka napełnijmy sobie tutaj. Czy możemy coś z tym jeszcze zrobić? Chyba nie, tutaj nic nie możemy zrobić. No, możemy na wiaderka napełnić, możemy tutaj konia ogarnąć. Jejku, słodko, dobra, słuchajcie, biegniemy na pieszo, zobaczymy sobie, co tutaj jest. Tu jest jakaś drabinka. Tutaj mamy, co my tu mamy? Szafę mamy, pięknie, ładnie, obok myjki. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Jest boks. Teraz tak, ja muszę wejść do boksu, tak? Słuchajcie, bo my tutaj. Muszę wejść. Oho, jak pięknie otworzył się boks, pięknie. No i teraz ciekawe, a jeżeli ja wprowadzę konia do boksu? Ciekawe. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ty masz ogłowie? Nie masz ogłowia. Czy ja mam jakieś ogłowie w inwentarzu? Nie mam ogłowia też. O jajku, jajku, jajku. No dobra. Słuchajcie, ale tak. To usiądliśmy na Angliku. Tu jest nasz piękny, ładny Island. I jest vanilla cake. Vanilla, sorry, tak, cookie, a nie cake. Tu mamy pięknie, ładnie tego Angolka. Vanilla Pearl. No dobra, ale coś pięknie wygląda, słuchajcie. Tu jest też Angolek, pięknie. Honey Princess, ale wiecie co? I Tinkerek ma swoje miejsce. Yay, Night Whisper. No pięknie, że tutaj są te. I nawet startowy jest tutaj. Słuchajcie, czy on się jakoś poruszył, czy po prostu tak go wlosowało. No dobra. Ciekawe jestem, czy tylko nie można się poruszać. No ale dobra, Brave Rain. Brave Rain. Chyba tak to się czyta. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś boks, zobaczcie. Tu mamy jeszcze też jakiś boks. Tu są dwa konie! Co tu się dzieje? O matko kochana. Love Angel. Tu jest Love Angel, a tu jest Shire, który się zbugował. Dobra. Shire, ty masz chyba. Dobra, wiecie co, czekajcie. Shire ma ogłowie, więc ja go stąd wyprowadzę. Mogę? Mogę. Bardzo ładnie. Okej. Jakaś muzyczka nowa jest. Mogę ten boksik zamknąć? Halo? Czy ja mogę ten boks zamknąć, czy ja nie mogę tego boksu zamknąć? Aha, nie mogę. Oj, co tu mamy nowego? Czekajcie. Inwentarz. Co tu jest? W tym miejscu można wybrać konie, które trafią do stajni. Aby przenieść konia z inwentarza do stajni, przeciągnij ikonę konia do okna boksu i upuść ją tam. Okej. W menu pomocy obok mapy można uzyskać więcej informacji o stajni i użytkowaniu. Dobra, dobra. Okej.
Mamy tutaj inwentarz, słuchajcie. No ciekawe, tu mamy takiego konia. Ale to nie jest. To jest mój koń? Serio? To jest mój koń, naprawdę? No tak, północno-szwedzki. Ojej, wszystkie konie zyskały dobrą minkę. Słodko, słodko. Sortuj według nazwa. Kolejność sortowania. Inwentarz. Aha, okej, to chyba jest tak plecak. Love Angel. Dobra, zamkniemy to na razie. No, wygląda bardzo fajnie. Tej ikonki. Czy ja mogę. Aha, czyli tutaj jest. Tu jest inwentarz? Jak to jest? Czekaj, chodź tutaj, koń. Chodź tu, koń. A nie mogę go tak po prostu wprowadzić do boksu? Mam takie pytanie. Ja chciałam go do boksu. A, boks sam się zamyka. Pięknie, słuchajcie. Chcę go sama do boksu wprowadzić. Nie mogę? Chodź, koń. Aha. Myślę, że to będzie takie proste. No nie będzie. Co pies chce? Pies chce smaczka. Nie będzie takie proste. Dobra, jeszcze raz. Zawrócimy sobie koń. Chodź, chodź. Ale stajnia jest po prostu, powiem wam szczerze, naprawdę piękna. Ach, boks nam się zamknął. No pięknie. A ja tu kręcę. Chodź, koń, chodź. Chodź. Chodź, koń, chodź. Dobra. Mamy konia. Jej, no ten boks jest duży, powiem szczerze, naprawdę. Stanęli na wysokości zadania. I boks się sam zamknie, tak? Jak odejdę kawałek. No zamykaj się, boks. Co pakoś, ty byś chciał po prostu teraz jedzonko, tak? Bo przecież pan się nagrywa, trzeba mieć parcie na szkło. Dobra, ale słuchajcie, teraz go wprowadziłam do boksu. I co, on się sam nie ten? Nie zamknie ten boks, nie ogarnie? No dobra. Tu mamy stajnię. Tu nie mamy nic na ścianie. A ja bym szczerze była ciekawa tych budyneczków. Tutaj coś mamy. Ojej, jak to pięknie wygląda. Możemy usiąść? Możemy. Biuro mamy. Mamy biuro, proszę bardzo. Ojej! Dobra, myślałam, że się zbagowałam z drugiej strony. Oj, pięknie jest, pięknie, słuchajcie. Mamy tutaj też możliwość napełnienia wiadra. I na razie tylko tego, ale słuchajcie, myślę, że tutaj będzie sporo innych rzeczy. Mamy szczoty, jakieś owijki, kremy. Owijki? Nie. Sorry, ręczniki. No, powiem szczerze, że naprawdę, naprawdę. Tylko dziwi mnie, że nie możemy sami zamykać tych. Czekajcie, mnie to coś zainteresowało. Co to jest? Światełko nowe zrobili, no pięknie. Dobra, no co pyszczku? Drzwi się same zamykają, okej. Tu mamy jakieś, tutaj mamy, co my tu mamy? Pomoc stajennej, ustaw konie, zmiana wyglądu. Zmiana wyglądu? Ojej! Zmiana wyglądu. Wraz z funkcją zmiany wyglądu, za niewielką opłatę StarCoins, możesz zmieniać wygląd swojej postaci dokładnie. Aha, dobra, to już rozumiem. To ja tego nie chcę na razie. Rozumiem. Ja tego nie robiłam jeszcze, więc to jest już starsza aktualizacja, więc ja tego nie chcę. Okej, okay, ustaw konie jest i tak dalej, itp. Czegoś myśl, tu już myśl. A, bo boks się nie zamknął, tak? Bo tutaj koń jest. Bo tutaj koń jest niewprowadzony w ten sposób, co oni chcą. Okej, okay, tutaj w szufladkach nic nie ma. Boże, ta stajnia jest piękna, naprawdę. Ta stajnia jest cudowna. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś też kremy, wiaderka i tak dalej. Myślę, że kiedyś tutaj coś ciekawego powstanie. Tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczonko. Ojej, ogłowia siodlarnia. Pięknie. O, i są puste, słuchajcie, te. Czy ja mogę coś tutaj kliknąć? Nie mogę. Ale jestem ciekawa, słuchajcie, czy jeżeli ja będę miała. Już moment, moment, już testujemy. Testujemy, gdzie są konie, które mają jakiś ekwipunek. No, Shire, chodź. Shire, gdzie ty jesteś? Tu jest Shire. Mogę z ciebie zdjąć? Aha, zapomniałam, że ja mam ten. Dobrze, to ja chcę z ciebie zdjąć to siodło. Nie widziałam tam przyszeka na czapraki, no ale dobra. Może to razem z siodłem. Ale laguje! Ale laguje! No, rzecz cholerka jasna. Zlagował nam inwentory. Poczekajmy tą chwileczkę. Muzyka jest śliczna. Uspokajająca. Dobra, może się tak baguje, jak to zamkniemy. Gdzie jest ta siodlarnia? Jeszcze nie ogarniam, gdzie to mamy. Siodlarnia była gdzieś tutaj. Zlagowało nam ekwipunek. Mam nadzieję, że nas nie wyrzuci z gry. Bo nie byłoby to przyjemne. Ale pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o stajnię, jest po prostu przecudowne.
Tak, tu jest ta siodlarnia. Teraz tak. Inwentory, halo, żyjemy. Fajnie było mieć tutaj możliwość wieszania siodeł. Widzę, że są puste wieszaczki, więc te parę siodeł, z których się najczęściej korzysta, byłoby super powiesić tutaj. No słuchajcie, zbugował nam się inwentory, zawiesiło nam się, więc musimy sobie to tutaj ogarnąć później. Oj, włączyć. Okej, okay, wylogowało mnie, ale już się połączyłam. Mam nadzieję, że. Ach, tu jest ten pan do poszerzenia stajni. Mam nadzieję, że nic nam się nie zbugowało i nie będzie problemów. Dobra. Memento uno, wchodzimy do stajni. Ta muzyczka jest tutaj bardzo, bardzo relaksująca, naprawdę bardzo. No, come on. Ok, jesteśmy w nowej stajni. Tu jest wejście. Po lewo tutaj było. Po lewo tutaj było. Co to było po lewo? Co to było po lewo? Ach, biuro. No dobrze, tu gdzieś jest jeszcze inwentory. Było gdzieś jeszcze inwentory. Tu jest chyba szafa. Tu jest szafa, gdzie stoi Lipican. Tu jest ustaw koni i tak dalej. Tak, tutaj nic nie mamy. I tutaj mamy tą główną część. Ale halo! Noż. Halo, halo. I tu mamy tą główną część, gdzie są te dwa budyneczki. I co my mamy tu tutaj? Co to było? Możesz mieć swojego konia ze sobą. Aha, by wyjść. Ok, czyli to jest wyjście. A co, tam jest wyjście? Aha, tu jest wyjście i wejście. Ok. Gdzie było inwentory? O, to jest pytanie. Gdzie było inwentory? Nie, wchodź tutaj. Ej, kusiu. Gdzie było inwentory? Czekajcie. Czy to było gdzieś tutaj? Tak, tu jest siodlarnia, tak? Tak, tu jest siodlarnia. Mam ja siodło? Nie mam, nie zdjęłam tego siodła z niej. A tutaj mamy taką paszarnię, czy tam jakąś takie coś do karmienia koni. Ciekawe, ciekawe. Pasze, nie pasze. Tu są dwa koniki. A gdzie było inwentory? No halo, tutaj coś jest? Co to jest? Aha, nie, to jest to samo. Gdzie ja to inwentory miałam? Tu są jakieś szczotki. Moment, moment. Moment, moment. Tu jest szafa. Dobra. Chodź, Lipicianku, chodź, chodź. Chodź, chodź, będziemy jechać tędy. Okej, można tutaj po prostu siedzieć i się bawić, tylko nie bardzo jeszcze ogarniam, gdzie mamy inwentarz. Czy ja mogę tędy konno wjechać? Naprawdę? A, nie mogę. Dobrze. Dobrze, dobrze. A gdzie było inwentory? No, czy ja to widziałam? Ciekawe. Dobra. Ale to jest po prostu cudownie. Tu jest ta półeczka. Znaczy ta, wiecie. Tablica korkowa, o tak. Tu jest szafa. Ja bym chciała jedno siodełko stąd wziąć. Jedno siodełko bym chciała stąd wziąć. I chciałabym zobaczyć, czy to siodełko można powiesić. Ale znowuż, ojojojojoj, znowuż będzie nam się wieszał, ojojoj. Znowuż nas wyrzuci niestety, bo już widzę po ekwipunku. Szkoda, ale ogólnie pierwsze wrażenia nowej stajni są naprawdę the best. Po prostu ta stajnia jest cudowna, piękna, profesjonalna i w ogóle super. Otwórz. Dobrze. Mogę tylko tu zajrzeć. Koniom tu wstęp wzbroniony. A tutaj? Weźmy wszystkie drzwi. Tak samo, koń tu może zajrzeć, ale wejść nie może. Znowu ten psy zawiesi, słuchajcie, ponieważ po raz kolejny widzę po ekwipunku, że będziemy mieli zawiechę. No dobrze, moi drodzy, taką typową aktualizację nagram wam, jak już wejdą nowe aktualki.
Jak już wejdą wszystkie te aktualki, to wam nagram tak, no jak zawsze nagrywamy. Więc zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj tą pomoc. No tą pomoc. Przejście na piechotę itd. itp. Zakupy, twoja postać, karta postaci, informacje, zasady, dbaj o swojego konia, reputacja, czat, znajomi, transport, moja stajnia. Okej. Okay. Moja stajnia. Nie mogę tego przesunąć? Mogę. Moja stajnia. Konie są umieszczone w boksach w stajni, co zapewnia dobry dostęp do nich. Jeśli w stajni zabraknie wolnych boksów, konie, dla których nie ma tam miejsca, trafią na wybieg. O, nie wiem jeszcze jak ten wygląda. W stajni do wyboru jest wiele różnych boksów, a każdy z nich można przydzielić jednemu koniowi. Aby aktywować boks w stajni, przejdź do boksu, kliknij symbol z nazwą boksu. Otworzy się... Aha! Zapomniałam. Otworzy się pastwisko, z którego można wybrać konia do umieszczenia w boksie. Pastwisko, z którego... to znaczy, że jest kilka pastwisk, tak? W oknie pastwiska można wybrać konia, które będą przechowywane w stajni. Aha. Nie. Teraz nagrywamy. Aby przenieść konia z pastwiska do stajni, przeciągnij ikonę konia do okna boksu i upuść ją w boksie. Dobra, dostępna jest także opcja powiększenia. Dobra, to już to jest to samo, co było wcześniej. To ja zobaczę to, tylko myślę, że jednak nas wyrzuci. Więc nie wiem, czy jest sens teraz coś zmieniać. Ale mamy na przykład tutaj wolny boks. I teraz chcę tutaj... Tak jest, bardzo ładnie. Na przykład tutaj mamy Apple. Tu mamy naszego kucysia, tu jest koń świerski, tu jest ten. To ja na przykład chciałabym... Na przykład chciałabym jego i chcę teraz po prostu upuścić. Aha, tutaj. No pięknie, błąd sieci. Okej. Okay.